Siemanko, witajcie na kanale Krystyk Team, ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko zmienić koło w samochodzie. Mamy tutaj koło w tym momencie i teraz Wam pokażę, na czym to wszystko polega. Założę sobie takie foliówki, żeby nie ubrudzić sobie rąk i jedziemy. Na sam początek poluźniamy sobie śruby kopnięciem, ja już to zrobiłem wcześniej, więc nie muszę, ale robimy w taki sposób, że kopiemy po prostu w nasz klucz i śruba po prostu się poluźnia. Następnym krokiem będzie podniesienie samochodu na lewarku. Że jesteśmy my na trawie i nie jest stabilnie, więc postanowiłem, że położę deskę. Tą deskę musimy położyć dosyć stabilnie. Pamiętajcie, żeby włączyć jedynkę w samochodzie. Bo jak nie włączycie jedynki, to mogą być problemy. Patrzcie, jaka opona, widzicie? Jest dziura. Mamy samochód podniesiony. Sprawdzamy, czy jest mniej więcej stabilnie. Spadła woda, no nic się nie stało. Odkręcamy raz, dwa koło. Czwarta śruba i ściągamy sobie teraz koło. Musimy puknąć delikatnie. Chodźcie, teraz Wam coś pokażę. Patrzcie, co jest w oponie. Śruba. Śruba jest w oponie. Uważaj. Uwaga. Teraz delikatnym puknięciem staramy się ściągnąć to koło. Odrzucamy je na bok. Bierzemy drugie koło, nakładamy, tutaj jest takie specjalne, o, pyk, przytrzymujemy koło, musimy je tak przytrzymać, żeby to po prostu nie spadło i wkręcamy sobie śrubę. Jedną musimy załapać na dwie śruby, po przekątnej, w taki sposób. Wkręcamy trzecią i czwartą śrubę. I tak samo po prostu jak z rozkręcaniem, czyli jak już koło będzie na samym dole po prostu i będzie dotykać ziemi, dokręcamy wtedy mocno, a w tym momencie dokręcamy po przekątnej tyle, ile jesteśmy w stanie. O, tak, żeby nam się samochód nie przewrócił. Czyli trochę z tej i trochę z tej. Koło musi być równo przykręcone i znowu po przekątnej. Widzicie, jak się poluźniło? I cyk. Dobra. Myślę, że jest w porządku. Jeszcze sprawdźmy. Dla upewnienia się zjeżdżamy teraz delikatnie sobie lewareczkiem, nie do końca oczywiście, ale powolutku, tak żeby opona już dotykała ziemi. Teraz sobie dociągamy i tak samo po przekątnej cały czas. Koło musi być dobrze dokręcone, żeby podczas jazdy nam nie odpadło. Naciskam, o, czuję, że już jest duży opór. Dobra, mamy to, odkręcamy lewarek. Proszę bardzo, koło jest zmienione. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za to, że subskrybujecie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Filip Krystek, piona.